panie trenerze, 2 tygodnie przerwy w rozgrywkach ligowych to był czas na analizę i na wyciągnięcie wniosków po tych pierwszych meczach najpierwszej ligi? Nie, ten czas poświęciliśmy na pracę i można powiedzieć, że zrobiliśmy taki mini okres przygotowawczy, bo dość ciężko pracowaliśmy i mam nadzieję, że ta praca zaprocentuje teraz przede wszystkim lepszymi wynikami. A patrząc na treningi, widzi pan u swoich zawodników głód gry o ligowe punkty? Tak, widać, że zawodnicy już się nie mogą doczekać tego meczu ze Stalą Mielec, bo wiadomo, jak to zawodnicy wolą grać niż trenować i w tym przypadku nie jest inaczej. Tak patrząc na zespół Stali Mielec, który w zeszłym sezonie był Beniaminkiem i rozpoczął rozgrywki najpierwszej ligi bardzo słabo, bo tam przez 10 spotkań bodajże nie zdołał wygrać meczu, ostatecznie się utrzymał, to można powiedzieć, że ten zespół zbierał frycowe. Raków też można powiedzieć, że zbiera frycowe nie w takim samym stosunku co Stal Mielec, bo punktów ma więcej, natomiast mimo dobrej gry tych punktów jest troszkę mało. No tak, tak. Mielec był w dużo gorszej sytuacji, przede wszystkim dużo gorsze wyniki osiągał, z tego co pamiętam, dość wysokie porażki na początku. U nas wygląda to zupełnie inaczej, także nie można porównać tej sytuacji. Natomiast coś w tym jest, że na początku no niektórym Beniaminkom przynajmniej gra się ciężko, chociaż widać, na której pozycji jest Odra i nie musi wcale to być regułą. Natomiast w tym sezonie Stal Mielec jest już wyżej w tabeli, 6 spotkań rozegranych, bodajże 10 punktów, także można powiedzieć, że ten sezon dla nich jest jak na razie na plus, mimo tego, że bardzo duże rewolucje zaszły w tej drużynie. No tak, na pewno zmiany spore, ale pozyskali wartościowych zawodników, którzy są ograni na poziomie pierwszej ligi, na poziomie ekstraklasy, no bo właściwie nie można tam się doszukać zawodników, którzy gdzieś grali na niższych poziomach, no Gancarczyki powiedzmy, ale oni też wcześniej chyba na wyższym poziomie już funkcjonowali. Patrząc jeszcze na Raków, to można powiedzieć, że zespół jest bardzo dobrze przygotowany. Już nikt nie pauzuje za kartki, dodatkowo kontuzje też omijają pana drużynę. Wrócił Jakub Łabojko z reprezentacji Polski. To na pewno jest dla takiego młodego zawodnika duża nobilitacja, że wystąpił w tych spotkaniach. Oczywiście, że tak. No, każda reprezentacja Polski jest mega, mega promocją zawodnika, wyzwaniem dla niego i taką nobilitacją przede wszystkim, a nie tylko dla niego, dla nas wszystkich. No, reprezentuje duży, duży kraj i z tego bardzo, bardzo się cieszymy. Może ten występ drugi nie był okraszony jakimiś tutaj dobrymi efektami, bo ta czerwona kartka, ale z tego co tu wiemy, że to był jakiś zbieg niefortunnych okoliczności i te kartki w ogóle nie powinny zostać mu przyznane, ale myślę, że to jest najmniejszy tutaj problem tej sytuacji, bo zadebiutował, grał w obu meczach i mam nadzieję, że dalej będzie powoływany.